Fundacja Poetariat prezentuje Magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Natalia Owsiana-Bilska, Drzwi. Marta widziała je wiele razy. Były zielone, pokryte gęstą, zieloną farbą olejną. Stare, skrzypiące w zawiasach. Otwierały się z trudem, a za nimi była tylko mleczna mgła. Czasem stawała w progu i rozgarniała ręką tę białą czeluść, jakby to była firanka, dostrzegając zielone wierzchołki drzew. Bosą stopą następowała na śnieżny puch. Widziała niewielkie wgłębienia w śniegu i nie była pewna, czyje to ślady. Nie mogła zrobić nic więcej, bo mgła gęstniała coraz bardziej, zamazując rzeczywistość. Drzwi. To one właśnie były stałym elementem jej snu. Myślała o nich, jadąc samochodem nad jezioro. Asfalt błyszczał od odrobinek światła. Migotał cieniami drzew. Pachniało jeszcze nocnym deszczem, którego krople parowały od ciepła słońca. Przyhamowała gwałtownie, gdy drogę przebiegał szary, prążkowany kot. — Skąd się tu wziąłeś, u licha? — krzyknęła przestraszona. Lecz zanim zdołała uspokoić oddech, kot zniknął. Zupełnie jakby się rozpłynął. Słyszała kiedyś w jakimś dziwacznym programie, że rzeczywistości, w których żyjemy, jest kilka, że przenikają się wzajemnie. Czasem pojawia się tylko jakiś ich wspólny element i to on może sprawić, że równowaga naszego życia zostanie zachwiana, a my trafimy w równoległy, równie realny świat. Może kot zniknął właśnie tam, w tej zakładce rzeczywistości, pomyślała sennie. Była bardzo zmęczona, a droga, jaką musiała pokonać, długa. Marzyła o wypoczynku. Praca księgowej nie była jej marzeniem, więc męczyła się w niej okrutnie, myśląc tylko o tych kilkuletnich dniach, jakie spędzała zawsze z przyjaciółmi w domu nad jeziorem. Letni dom jej przyjaciółki z liceum, Karoliny, był jak własny. Przyjeżdżali tu całą grupą, kiedy jeszcze mieszkali w nim jej rodzice. Potem przenieśli się do miasta, gdzie Karolina studiowała i zaczęła pracę. W ten sposób dom nad jeziorem stał się jej domem letnim, z którego nadal korzystali przyjaciele rodziny. Kiedy dotarła na miejsce, było późne popołudnie. Karolina, Nikola, Czarek i Krystian siedzieli na werandzie przy stole. Śmiejąc się i przekomarzając, jedli podwieczorek. Wyjęła torbę podróżną z bagażnika, zamknęła samochód i zamachała do nich radośnie. Karolina wybiegła jej naprzeciw, rzucając się na szyję przyjaciółki. Dobrze, że jesteś. Czekaliśmy na ciebie z jedzeniem, ale chłopcy nie wytrzymali i właśnie zaczęliśmy jeść. Jak podróż? W porządku, powiedziała Marta, podając jednocześnie torbę Krystianowi, który pojawił się obok niej z ofertą pomocy. Jestem tylko trochę zmęczona. Zanim zjem, chciałabym popływać, żeby się trochę rozbudzić i orzeźwić. No jasne, cała ty, zaśmiała się Karolina. Mogłem przewidzieć, że nasza rusałka zechce zażyć najpierw kąpieli. Oczywiście samotnej, co? Marta uśmiechnęła się do przyjaciółki przepraszająco. A ponieważ miała już na sobie strój kąpielowy pod sukienką, chwyciła ręcznik i pobiegła w stronę jeziora. Poczucie, że czas się tutaj zatrzymał, towarzyszyło jej przez całą drogę, gdy mijała domy. Od lat takie same i znajome twarze, wyglądające ciekawie z okien, uśmiechy sąsiadów rozsyłane zza płotów. Znajomą ścieżką przez las dotarła do piaszczystej wysepki nad jeziorem. Nie do wiary, że tak tutaj pusto. Tęskniła za tym tak bardzo. Zdjęła sukienkę przez głowę. Jasne, długie włosy okręciła w węzeł i upięła w kok. Woda była chłodna. Zanurzała się w niej powoli z przyjemnością. Zrobiło się ciemno. Zerwał się wiatr. Niebo przykryły ciemne chmury, przez co wydawało się, że jest ciężkie, ołowiane i jakby za chwilę miało się osunąć i wpaść do jeziora. Marta unosiła się na wodzie, leżąc prawie nieruchomo na plecach. Nagle poczuła, że coś chwyta ją za nogę i wciąga w głąb. Zamachała bezradnie nogami, próbując się wydostać z oślizgłego uścisku. Szarpała z całych sił. Kiedy spojrzała po chwili na swoją stopę oplecioną wodorostami, zaśmiała się głośno z samej siebie. Przewróciła się na brzuch i klasyczną żabką dopłynęła do połowy jeziora, za którym majaczył w oddali cichy, jakby uśpiony, las.
Zawsze ciągnęło ją do jezior i lasów. Lubiła czuć palcami aksamit wody, przejść do przodu, rozgarniać ją i wyobrażać sobie, że z taką samą łatwością popłynie przez życie. Kiedy uznała, że drętwieją jej palce i postanowiła wrócić, zauważyła na drugim brzegu niewielką postać. Dziecko? W takim miejscu? Gdzie są jego rodzice? Zastanawiała się zaniepokojona, próbując dotrzeć jak najszybciej do drugiego brzegu i przekonać się, czy jej wzrok ją nie myli. Wyszła z wody. Istotnie, na brzegu stała dziewczynka. Rozejrzała się wokoło, szukając kogoś dorosłego, ale drugi brzeg był całkiem dziki. Rzadko pojawiali się tam ludzie. Las był ogromny i gęsty. Łatwo było się w nim zagubić. Niebo pociemniało i zrobiło się niemal tak ciemno jak nocą. Wiatr marszczył jezioro w drobne fale, a Marta zastanawiała się, czy będzie potrafiła wrócić na plażę pieszo. Bała się powrotu przez jezioro. Zresztą należało poszukać opiekunów dziewczynki. Wyglądała na jakieś 6, może 7 lat. Stała nieruchomo, wpatrując się w jezioro. Marta poczuła irracjonalny lęk. Cześć, co tu robisz? Postarała się, by jej głos zabrzmiał swobodnie, gdy pochyliła się nad dziewczynką. Ta nie odpowiedziała, tylko uśmiechnęła się tajemniczo i zaczęła kreślić patykiem na piasku, rozgarniając liście i igły opadłe z drzew. Marta przyglądała się jej z konsternacją. Nigdy nie potrafiła rozmawiać z dziećmi, nie mając własnych. Nie nabyła tej umiejętności, a z dziećmi brata widywała się zbyt rzadko, żeby nawiązać z nimi bliższą więź. Było zimno i robiło się niebezpiecznie. Wiatr porywał włosy dziewczynki i targał jej sukienką we wszystkie strony. Kochanie, powiedz, co tu robisz? Gdzie są twoi rodzice? Marta ponowiła próbę porozumienia i uśmiechnęła się krzepiąco, choć było jej bardzo zimno i zaczęła tracić cierpliwość. Czarnowłosa dziewczynka nie odezwała się ani słowem. Dłonie miała brudne, za paznokciami czarną ziemię. Wyprostowała się, patrząc na Martę dużymi, niebieskimi oczami, w których była dziwna pustka. Podniosła dłoń i dotknęła palcem brzucha Marty, która cofnęła się odruchowo. Dziecko palcem wskazującym dotknęło ponownie brzucha kobiety i powiedziało dziwnym, zachrypniętym głosem. Twoja córka. Po czym odwróciło się i zaczęło szybko znikać w czeluści lasu. Oszołomiona Marta pobiegła za dziewczynką, krzycząc, żeby się zatrzymała. W końcu dogoniła tę małą, dziwaczną postać w białej, przybrudzonej sukience. Chwyciła ją za rękę i pozwoliła prowadzić się dziecku, które najwyraźniej doskonale wiedziało, dokąd idzie. Dziewczynka szła boso po lesie pełnym szyszek i igieł, w ogóle nie patrząc pod nogi. Podczas gdy Marta syczała z bólu i starała się stąpać jak najbardziej ostrożnie. Czuła się jak na granicy światów. Jak wtedy, gdy budząc się rano po szalonym śnie, ostrożnie otwierała powieki, widząc światło przedostające się przez firankę rzęs. To jest właśnie ten moment między nocą a dniem, kiedy sen przechodzi płynnie w jawę. Wszystko nabiera wtedy wyrazistego kształtu, a zielone drzwi znikają w podświadomości. Ledwie tylko pomyślała o zielonych drzwiach ze snu, ujrzała je na jawie. Zielone drzwi domu w środku lasu? Dziewczynka stała przed nimi, jakby nie mogąc się zdecydować, czy je otworzyć. Tutaj mieszkasz? Zapytała Marta. Dziecko kiwnęło głową. Dom był z surowej cegły, stary i zaniedbany. Marta, niezdecydowana i jakoś nieprzekonana, obeszła dom dookoła. Wokół muru rósł mech. Jedno z okien było zasłonięte firanką, drugie bez żadnej zasłony. Na parapecie kwiaty. Zwykły, stary dom. Może tylko trochę zaniedbany, a jednak miała opory, by do niego wejść. Dziwne było to poczucie, że stoi przy drzwiach ze swojego snu, że wyglądają identycznie jak te we śnie. Tylko tło nie pasowało. Nie było mgły i pustej przestrzeni za nami. Drzwi prowadziły do ukrytych we wnętrzu domu pomieszczeń, a nie do lasu. Stała przed nimi zmarznięta, w samym tylko stroju kąpielowym. Cofnęła się i puściła małą przodem, lecz ta stała nieruchomo, czekając najwyraźniej, aż to Marta otworzy jej drzwi. Co miałaś na myśli, mówiąc, twoja córka? Zapytała Marta. Dziewczynka nic na to nie odpowiedziała. Podeszła bliżej i jak poprzednio wskazała brzuch kobiety. Ale ja nie mam dzieci, wiesz? Drążyła Marta. Dziewczynka zaprzeczyła ruchem głowy i znowu nic nie powiedziała.
Marta, czując, że niczego się więcej nie dowie, westchnęła i zapytała. Czy twoja mama jest w domu? Dziecko kiwnęło głową. Marta zapukała lekko. Po chwili drzwi się otworzyły i stanęła w nich kobieta około 50. Martunia! Zakrzyknęła kobieta i pociągnęła Martę do środka. Tym razem to ona, oszołomiona serdecznym przywitaniem obcej kobiety i tym, że ta znała jej imię, nie odezwała się ani słowem. Weszły do niewielkiej kuchni ze starym piecem, nad którym wisiały pęki ziół. Było nadspodziewanie przytulnie, gdy kobieta przyniosła Marcie koc do okrycia i gorącą herbatę. Nadal lubisz pływać, co? Pewnie wracałaś z jeziora? Dopytywała kobieta. Marta nie była w stanie nic odpowiedzieć, czując coraz bardziej, że zamienia się rolami z niemą dziewczynką, która siedziała uśmiechnięta na stołku i bawiła się włosami. Moja Anielka też uwielbiała wodę. Pamiętasz, jak wam robiłam kanapki? Szłyście na plażę i przepadałyście tam na cały dzień. Twoja mama martwiła się zawsze, że wejdziecie na głębinę. Pilnowała was jak oka w głowie. Kobieta opowiadała o czymś, czego Marta z jakiegoś powodu nie była w stanie skojarzyć. Nie pamiętała tej kobiety, którą najwyraźniej znała i jej rodzina. Nie potrafiła sobie przypomnieć niczego z przeszłości, będącej podobno ich wspólnym udziałem. Obracała kubek w palcach i próbowała zebrać myśli, które jakoś jej uciekały. Była rozproszona i zaniepokojona wiatrem, który z taką mocą uderzał w dom. Jak też się wydostanie stąd? Jak przejdzie przez gęstniejący ciemnością las? Już późno. Przyjaciele się zapewnie niepokoją, że nie wraca tak długo. Nie ma ze sobą telefonu, żadnych rzeczy oprócz tego, co na sobie. Kim jest ta cała Anielka? Czy to córka kobiety? Starsza siostra dziewczynki? Nie wiedziała, co powiedzieć, żeby nie urazić kobiety swoją niepamięcią czegoś, co było jej tak bliskie. Nie martw się. Wiatr niedługo się uspokoi i będziesz mogła wrócić. Kobieta odczytała jej obawy. Przyjechałaś tutaj z mamą? Dawno się nie widziałyśmy. Nie, z przyjaciółmi. Marta odzyskała nareszcie głos. Niedługo do nich wrócisz. Teraz jest zbyt niebezpiecznie. Poczekaj chwilkę, przyniosę coś. Wyszła z kuchni i po chwili wróciła z wielkim albumem starych zdjęć. Ułożyła go na stole i pokazywała Marcie fotografię. Ta ze zdziwieniem odkryła, że są to ich dawne zdjęcia sprzed lat. Przedstawiały jej mamę i matkę Anielki. Na kolejnych fotografiach rozpoznała siebie i dziewczynkę, którą powoli zaczęła sobie przypominać. Po plecach przebiegł jej dreszcz. Anielka? Powiedziała ze zdumieniem, wskazując postać dziewczynki stojącej obok niej na plaży. Pewnie, że Anielka, potwierdziła z uśmiechem kobieta. O, zobacz tutaj, całe byłyście w błocie. Jakie zadowolone. Pół dnia musiałyśmy was z twoją mamą szorować. Kobieta uśmiechnęła się do wspomnień. Pamiętam już. Miałam wtedy 10 lat, przypomniała sobie Marta. Ano pewnie. Tyle samo, co moja Anielcia przecież. Urodziłyście się nawet w jednym miesiącu. Pani młodsza córka wygląda identycznie. Niesamowite podobieństwo. Marta wskazała na dziewczynkę. Moja młodsza córka? Ależ dziecko, przecież ja nie miałam więcej dzieci. Zdziwiła się kobieta. Jak to? Marta spojrzała na kobietę siedzącą przy stole jak na kogoś, kto stracił rozum. Przecież tutaj siedzi. Znalazłam ją dziś przy jeziorze i przyprowadziłam tutaj. Powiedziała cicho i ze zdziwieniem, ale stwierdziła, że stołek, na którym siedziała jeszcze przed chwilą dziewczynka, jest pusty. Anielcia miałaby teraz 25 lat. Jak ty? Ciągnęła swoją opowieść kobieta. Zatopiona we wspomnieniach, nie usłyszała najwyraźniej słów Marty. Miałaby? Przecież Anielka tutaj była. Siedziała obok nas. Marta czuła, że zapada się nagle w jakąś ciemność. Ale co ty mówisz, Martuniu? Wszystko ci się pomieszało. Przecież Anielcia nie żyje. Zdjęcia, na których jesteście obie, to było jej ostatnie lato. Zaukała nagle jak zranione zwierzę, a Marta osunęła się nagle na podłogę. Marta, hej, Marta! Ktoś szarpał ją za ramię. Trzeba ją polać wodą. Odpowiedział na to inny zatroskany głos, który do Marty docierał jak przez folię. Ona sama czuła, że dusi się, że powietrze jest gęste i gorące jak folia rozgrzana na słońcu.
Odkaszelnęła, próbując się z niej wydostać. Otworzyła oczy i zobaczyła Karolinę, Nicole, Czarka i Krystiana, stłoczonych przy niej, leżącej na podłodze i przykrytej kocem. Podniosła się gwałtownie, czując, że kręci się jej w głowie. No nareszcie, Nicola odetchnęła z ulgą. Gdzie ja jestem? Zapytała słabym głosem Marta. Jak to gdzie? W moim domu, odparła Karolina i przyjrzała się przyjaciółce z troską. Zemdlałaś. Nie mogliśmy cię docucić. Dobrze, że zdążyłaś wrócić z jeziora przed tą straszną wichurą. I tak jesteś zmarznięta. Gdzie jest ta kobieta? Jaka kobieta? Co z tobą, Marta? Uderzyłaś się w głowę? Ta kobieta z domu w lesie. Gdzie ona jest? W domu? W lesie? Zastanowiła się Karolina. Ten dom z cegły na drugim brzegu jeziora przecież. Zdenerwowała się Marta. Czuła się, jakby wracała z bardzo daleka. I jakby jakaś jej część nadal przebywała w tamtej odległej rzeczywistości. Dom w lesie, powtórzyła Karolina. Na końcu wsi jest taki dom, ale on znajduje się ładnych kilka kilometrów od lasu i od drugiego brzegu. Mieszka w nim ta kobieta, Mirka, prawda? Marta nagle przypomniała sobie imię matki zmarłej Anielki. No tak, odpowiedziała na to Karolina. Biedna kobieta. Wiele lat temu straciła dziecko i wciąż nie może się z tego otrząsnąć. Wczoraj ktoś wyciągnął ją z jeziora, gdy próbowała się utopić. Podobno postradała zmysły. Z tego co wiem, to zawieźli ją do szpitala. Leży w śpiączce, ale nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. Marta leżała na kozetce, patrząc na ekran, na którym lekarka pokazywała jej córeczkę. Dziecko, które się w niej rozwijało, miało już określoną płeć. Płód jest zdrowy. Wszystko w porządku, oznajmiła lekarka. Nazwę ją Anielka, na cześć mojej przyjaciółki. Po skończonym badaniu ubrała się i wsiadła do samochodu. Za 2 godziny będę u Anieli, pomyślała z radością. To była taka wspaniała i dzielna kobieta. Choć niedawno zmarła jej mama w domu, w którym do niedawna mieszkały, wciąż panował ten sam klimat i to ciepło, jakby jej matka wciąż żyła. Karolina z Krystianem, Nicolą i Czarkiem dotrą na miejsce dopiero jutro. To była ich coroczna tradycja. Przyjeżdżali do domu Anieli na kilka wakacyjnych dni. Pławili się w słońcu i orzeźwiającej wodzie na przemian. Musi im opowiedzieć o tym dziwnym śnie. Śniło jej się, że matka Anieli wciąż żyje, za to Aniela była w tym śnie martwa. Co za koszmar! Wzdrygnęła się na samą myśl. Jechała ostrożnie. Korony drzew kładły się cieniem na masce samochodu. Asfalt błyszczał od deszczu. Wieczorem ma być wichura. Abym zdążyła dotrzeć, martwiła się. Nagle przyhamowała, widząc na drodze kota. Przechodził niespiesznie przez jezdnię, a za nim biegła dziewczynka w białej sukience. Skąd się tu wzięliście, u licha? Krzyknęła przestraszona. Dziewczynka i kot zniknęli nagle z jej pola widzenia. Tak szybko, jakby rozpłynęli się w powietrzu. Włączyła radio. Trwała w nim właśnie jakaś dyskusja na temat pewnej teorii, która zakłada, że istnieje kilka równoległych rzeczywistości. Żyjemy więc podwójnie, albo nawet potrójnie, zapewniał jakiś mężczyzna. Zdarza się, że śnimy o tym, co przeżywamy na jawie w innej rzeczywistości, nawet o tym nie wiedząc. Czasem tylko pojawia się wspólny element dla każdej z nich i to on może sprawić, że równowaga naszego życia zostanie zachwiana i trafimy w równoległy, równie realny świat. Żyjemy kilkukrotnie, a nasze życia się przenikają, zapewniał żarliwie, jak fanatyk oddany swej idei. Co za bzdura, pomyślała Marta i przełączyła stację. Teraz z kolei jakaś pisarka czytała chyba swoje opowiadanie o zielonych drzwiach, a ponieważ wydało jej się od razu bardzo kiepskie, Marta poirytowana wyłączyła radio i w ciszy dotarła do starego domu z czerwonej cegły, gdzie czekała na nią przyjaciółka. Powie jej już za chwilę, że swoją córkę nazwie właśnie jej imieniem.